Właśnie znajduje się obok drogi krajowej nr 61, która w tym miejscu ma dwie jezdnie, ale na naszym odcinku w kierunku Legionowa już jej nie ma. I aktualnie trwa budowa tej drugiej jezdni na całej długości wraz z nowymi wiaduktami i nowym rondem w tej lokalizacji. Jak to wszystko teraz wygląda we wrześniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Cząsąż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z nadwarszawskiego morza, czyli zalewu zegrzyńskiego, gdzie dalej znajduje się Zegrze Południowe i stacja kolejowa, która została wybudowana jakiś czas temu. Ale w tym miejscu powstaje też DK61, jeżeli chodzi o dwie jezdnie, nowe rondo, nowe wiadukty i nowe bajery. Jak tam prace teraz wyglądają? O tym w skrócie, jak zawsze powie Jakub Sykut, prosto z miejsca wydarzeń, tutaj prosto z tego ronda. Halo, halo. Znajdujemy się przy przebudowywanej drodze krajowej nr 61. Trwa przebudowa gazociągu na odcinku leśnym. Po stronie południowej trwa wyrównywanie terenu pod przyszłą jezdnię. Na miejscu drogi dojazdowej znajduje się asfalt, na który najprawdopodobniej zostanie przerzucony ruch samochodowy. Niewiele zmieniło się od ostatniego czasu, jak tutaj nagrywaliśmy, także to wszystko ode mnie z miejsca wydarzeń. Jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, dużo się tutaj nie zmieniło, niemniej parę zmian jest i o tym wszystkim w dzisiejszym filmie Wam dokładnie opowiem. Zaczynając od tego ronda, gdzie właściwie dużo się faktycznie nie zmieniło. W sensie przy tym rondzie może trochę zmieniły się wysokości górki, może trochę bardziej został wyrównany teren w pozostałych lokalizacjach, ale jeżeli chodzi o same stricte rondo i teren przylegający do niego, dużo właściwie tutaj zmian nie mamy. Drzew więcej nie zostało wyciętych, bo wszystkie już zostały wycięte w ramach tej inwestycji, więc jest faktycznie ta dosyć duża przestrzeń pusta. Po prawej stronie, po lewej jest ładnie wyrównany teren i to jest chyba jedyna zmiana, jeżeli jakąś widzę większą. Jest po prostu na całej szerokości już idealnie wyrównany do rozpoczęcia realizacji prac przy samej budowie nowych dróg, ale to nie tak, że dokładnie w tym miejscu nic się nie wydarzyło, bo powstaje cały czas droga objazdowa całej nowej trasy. Czyli oczywiście droga dojazdowa do wszystkich posesji, lasów i innych elementów, które się znajdują wzdłuż całej trasy, i ona tam powstaje. Tu też przy okazji pojawiły się nowe rury, które najprawdopodobniej będą tkwić, będą w tym miejscu ciągnąć się jako odwodnienie całej inwestycji w tym miejscu, obok właśnie linii kolejowej, bo trzeba pamiętać, że i DK61 i linia kolejowa w tym miejscu znajduje się na terenach bagiennych, więc tam na budowie linii kolejowej były problemy, dlatego też się tak długo było budowane, po prostu trzeba było wykorzystać specjalny materiał, dzięki czemu torowisko kolejowe się nie zapada w dół i po prostu jest w stanie wytrzymać te trudne warunki geologiczne, które w tym miejscu są, a tutaj z kolei, jeżeli chodzi o drogę, po prostu jest to wszystko całkowicie osuszane i wyrównywane. W przypadku w tym miejscu możemy zacząć właśnie tą drogę dojazdową. Ona niedługo, w sensie jak budowniczy ją wybudują do końca, będzie służyć jako droga objazdowa do głównego przebiegu trasy. Tutaj tu będzie po prostu prowadzona cały ruch, tak aby po prostu można było rozpocząć większe prace na samej DK61. Tędy będziemy w przyszłości też objeżdżać całą inwestycję, jeżeli chociażby będziemy jechać na drodze rowerowej, bądź też iść na piechotę, czy też po prostu dojeżdżać do pobliskich lokalizacji, które się znajdują wzdłuż całej trasy. Tymczasem w tym miejscu widzimy budowę nowego gazociągu, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej w tym i w kolejnym miejscu widzimy właśnie te nowe czarne rury, które są budowane pod całą starą jeszcze trasą i pod oczywiście nową inwestycją. No i na dalszym odcinku widzimy, tu na pewno jest już gorzej, zasiąg, z tego co pamiętam, w tym miejscu znajdowały się właśnie stare rury, one oczywiście są wymienione na zupełnie nowe i w tym miejscu właśnie się tutaj ściągną pod starym przebiegiem trasy, no i też oczywiście pod tym, co się znajduje na dalszym odcinku pod nową trasą. I to wszystko w tym miejscu jest aktualnie realizowane, to są według mnie największe prace, które są w tym miejscu realizowane, jeżeli chodzi o bliskie rondo, no i oczywiście ta droga dojazdowa, która pojawiła się już na wyrównanym przebiegu wzdłuż całej tej inwestycji. Ta droga będzie też omijać całe te wielkie rondo,
będzie się łączyć z całym skrzyżowaniem w trochę innym miejscu, natomiast będzie też zjazd z drogi rowerowej prosto na rondo, żeby nie było. Tymczasem w tym miejscu mamy przejście dla dużych zwierząt, które powstaje i wam pokazujemy je krok po kroku. To jest ten największy kubaturowy obiekt, który mamy już faktycznie zrealizowany. Na nim niedługo będzie postawiona właśnie jezdnia tej drogi dojazdowej wzdłuż, na którą będzie przerzucony cały ruch. Dlatego jak widzicie, ten obiekt powstał w połowie, a właściwie w 1/3. I co ciekawe, jak widzicie, sama płyta wiaduktu jest już w tym momencie jedną całością. W skrócie nie jest podtrzymywana i po prostu całkowicie związała. Więc to jest rzecz, która faktycznie w tym miejscu już się zmieniła. Też widzimy oczywiście schodnie, żeby dało się wejść, jeżeli chodzi o pracowników budowy w tym miejscu. No i mamy co prawda w tym miejscu gotowe właściwie przyczółki, ale nie są jeszcze całkowicie zasypane, więc nie możemy tutaj mówić o budowie nowej nawierzchni, czy też nie ma tutaj jeszcze w tym momencie zainstalowanych docelowych barierek wzdłuż całej tej konstrukcji. Zwierzęta będą chodzić dołem, takich przejść będzie kilka wzdłuż całej tej inwestycji. Tak to wygląda z góry, no i przejdźmy sobie dalej nad tym właśnie przebiegiem drogi dojazdowej z lewej strony, która powstaje właśnie po tej południowej stronie ulicy. Widzimy, że to będzie kolejne miejsce, gdzie faktycznie będzie dosyć robić większy łuk od samej drogi. W tym miejscu będzie się znajdować, z tego co pamiętam, zbiornik retencyjny. Tych zbiorników retencyjnych wzdłuż całej inwestycji trochę będzie. Będzie przy rondzie, będzie w środku trasy. A pamiętajmy, że tu faktycznie obok znajduje się bardzo duży las. No i faktycznie, jeżeli była potrzeba, po prostu będzie jak to wszystko gasić. A w tym miejscu z kolei widzimy przepust w tym miejscu wodny, który konstrukcyjnie w tym momencie jest już właściwie całkowicie gotowy, zresztą jak to widzicie na załączonym obrazku. Jest on w tym miejscu, prezentuje się całkiem ładnie. No i po części, bo został wbudowany w części, już faktycznie przyjmuje wodę. On przeciąga wodę z jednych terenów bagiennych do drugich terenów bagiennych i ogólnie się ciągnie na tym długim odcinku od samego zalewu Zagrzyńskiego dalej w kierunku Wieliszy w centrum, tego faktycznie centrum, a właściwie w kierunku głównej Wieliszewa. No i w tym miejscu etapowo będzie oczywiście realizowany, jak widzicie, pierwszy etap, czyli budowa go pod drogą dojazdową został zrealizowany. Z kolei w tym miejscu widzimy wiadukt LK10, który został przebudowany w ramach tej inwestycji, zanim się ta inwestycja rozpoczęła. To było realizowane jakieś chyba 2-3 lata temu, jak już pamiętam. Nagrywałem to nawet, więc coś tam w tym temacie inwestycji wiem. No a tu dalej powstaje inwestycja z trochę innej perspektywy, bo tu też powstaje ta nowa droga dojazdowa. Jakiś asfalt się pojawił. Dokładnie. W tym miejscu widzimy zarys tej drogi dojazdowej na dalszym odcinku i mamy już na niej asfalt. To oznacza, że w najprawdopodobniej najbliższym czasie jezdnia w tym miejscu DK61 będzie przerzucona właśnie na tą jezdnię obok. Widać dokładnie przewiązki, które po prostu łączą te dwie jezdnie, które są tylko łącznie tymczasowe, bo docelowo oczywiście ich w tym miejscu nie będzie. No i po prostu można zobaczyć, którędy już niedługo pojedziemy. Pojedziemy przez sam środek tego domu, który został wyburzony. W tym miejscu, jak widzicie, kapliczka cały czas stoi. Tamte pozostałe budynki, które nie zostały wyburzone, też są, natomiast w tym miejscu właśnie będzie przebieg tej drogi dojazdowej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi wzdłuż całej inwestycji i widzimy też zarys tych właśnie dróg rowerowych i chodników, który będzie po stronie południowej, czyli po drugiej stronie od kamery w tym momencie. No i to jak widzicie, sama kapliczka cały czas stoi. A z kolei po drugiej stronie od DK61 w tym miejscu powstaje nowa jezdnia. To jest jeszcze ta droga dojazdowa po drugiej stronie, która jest najbliżej lasu. I ona właśnie będzie też ściągać faktycznie wszystkie osoby, które będą chciały dojechać, czy to do lasu, czy też po prostu do pobliskich domów, które się znajdują na dalszym odcinku, aby po prostu nie zjeżdżać z dużej głównej drogi, gdzie będzie po prostu szybszy ruch. Będzie prowadzone dwie drogi po jednej, po drugiej stronie. Ta droga po prawej stronie, jak teraz widzicie na ujęciu, nie będzie mieć przejazdu pod wiaduktami LK10, tam będzie po prostu się w tym miejscu mniej więcej kończyć. Tymczasem tu możemy zobaczyć, że ta inwestycja, jeżeli chodzi o jezdnię w kierunku Legionowa po prawej stronie, tą drogę dojazdową się kończy przed tym domem i dalej na razie jeszcze nic nie jest zbudowane. Tam trzeba jeszcze oczywiście te wszystkie tereny w tym miejscu przejąć, a to się jeszcze w tym momencie, jak widzicie, nie dzieje. Przynajmniej nie mamy faktycznie wyrównywania terenu w tamtym miejscu. No i tu się kończy ta droga dojazdowa i jest przewiązka końcowa, żeby faktycznie wyrzucić ten ruch samochodowy na aktualny przebieg tejże inwestycji. Więc już niedługo najprawdopodobniej, mam nadzieję, że jak pojawimy się tutaj kolejny raz za 2 miesiące z sykutem, coś się w tym miejscu faktycznie wydarzy i ruch będzie poprowadzony po nowej jezdni, bo trochę tu faktycznie
Nic się nie dzieje i to powoli wszystko postępuje. Oczywiście wiadomo, że prace, których nie widać, są metalizowane, to są prace podziemne. Nie mówię o tym, że jak nagrywamy te filmy, to nikogo nie ma na budowie, bo zawsze je nagrywamy w weekendy i tam faktycznie nikogo nie ma. To są akurat ujęcia dosyć wcześnie rano w niedzielę, więc no niestety nie wybieramy pór, kiedy można by kogoś znaleźć na budowie. Niemniej, no prace aktualnie są też metalizowane po części, jeżeli chodzi o część podziemną. W tym miejscu możemy właśnie zobaczyć trochę nowych studzienek, które powstały. Jeżeli chodzi o odwodnienie całego nowego węzła, bo tutaj będzie zjazd z drogi głównej właśnie w ulicę Długą i na jedną, i na stronę południową, i na stronę północną, i z dojazdem oczywiście do stacji kolejowej Wieliszew. A tu na dalszym odcinku widzimy wyrównywanie terenu i budowę nowej kanalizacji w tym miejscu, jeżeli chodzi o całą inwestycję DK61, jeżeli chodzi o jezdnię i drogę dojazdową po stronie południowej, czyli właśnie po lewej stronie, jak teraz widzimy od głównej ulicy. No tutaj te tereny są przejmowane, tam gdzie jeszcze działki nie zostały przejęte, to jest to aktualnie realizowane. Podobnie niektóre dojazdy mają być zamykane do niektórych posesji w najbliższym czasie, przynajmniej takie informacje dostałem w trakcie nagrywania tej inwestycji od jednego z mieszkańców w okolicy. Niemniej, jak widzicie, w tym miejscu to postępuje, ale tak topornie trochę powiem. Faktycznie tu tych działek jest bardzo dużo do przejęcia, jest bardzo dużo faktycznie też obiektów, które trzeba będzie całkowicie wyburzyć w tym miejscu. Niemniej, biorąc pod uwagę, że tą inwestycję już nagrywamy od ponad pół roku, po prostu zakres zaawansowania inwestycji, jeżeli chodzi o ten wykup działek i przejmowanie ich w tym miejscu, jest całkiem powolny, biorąc pod uwagę, że inwestycja przynajmniej w teorii miała się skończyć w czerwcu 2024 roku, czytaj już jakieś 3 miesiące temu. No, aktualnie nowego terminu zakończenia całej inwestycji jeszcze nie mamy, więc nie powiem wam, kiedy to się wszystko skończy, ale patrząc na zaawansowanie tej inwestycji, no to minimum rok nam tutaj jeszcze został z tą inwestycją. Może na koniec 2025 roku to się wszystko zakończy. Tymczasem na koniec, jak zawsze, musi być jeszcze ciekawostka. Na terenie tej całej długiej inwestycji znajdują się 3 przejścia dla pieszych. 2 mniejsze, bliżej Legionowa, a 1 większe, które aktualnie jest w budowie bliżej Ronda. Na pewno pomieści ono jakieś większe zwierzęta, może nawet i łosie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Skut powiedział, tych przejść dla zwierząt trochę będzie wzdłuż całej tej inwestycji. Na koniec lecimy sobie raz jeszcze nad samą inwestycją, patrząc z lotu ptaka, żebyście dokładnie zobaczyli stary przebieg ulicy i ten nowy, który powstaje wzdłuż całej tej inwestycji. No i co ja mogę powiedzieć? To było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a wiznosza. No i kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące. Teraz mamy wrzesień 2024, więc kolejny będzie oczywiście w listopadzie 2024 i mam nadzieję, zresztą to mówię już przy tej inwestycji za każdym razem właściwie, że będzie trochę więcej zmian, trochę więcej się wydarzy wzdłuż całej tej inwestycji i będzie faktycznie o czym mówić, bo o ile to trochę tych zmian jest, to nie ma ich tak dużo. Biorąc pod uwagę, że termin w teorii już minął i nie ma cały czas nowego wyznaczonego, przynajmniej oficjalnie publicznego, a ja przynajmniej takich informacji nie znalazłem, no to po prostu trochę szkoda i przydałoby się, żeby to w końcu udało się zakończyć, bo faktycznie też nie mamy informacji, jeżeli chodzi o włączenie tego nowego przejazdu bokiem tej przewiązki. Nie mamy jeszcze informacji, kiedy faktycznie będzie uruchomione, bo patrzyłem na stronę i ostatnie aktualności są z lipca 2024. Mamy teraz wrzesień i na razie żadnych nowych informacji o kolejnych utrudnieniach jeszcze nie ma. Niemniej, jak cokolwiek będzie wiadomo, to oczywiście w mniejsza z tym postaram się wam to powiedzieć, a nawet jeśli nie w mniejsza z tym, to kolejnym filmie z DK61 pokażę wam to wszystko, jak dokładnie to się w tym miejscu prezentuje. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Wy teraz jak to oglądacie, to ja już właściwie wyjechałem najprawdopodobniej z Warszawy i teraz mnie przez tydzień nie będzie. Niemniej nagrałem tyle filmów na zapas, że spokojnie i Poznań się pojawi, i różnego rodzaju inwestycje z całej Warszawy i nie tylko, jak chociażby wiadukt w Ursusie, Jana Kazimierza, Ordona, wiadukt Chemrzyńskiej, Park Żeleński, Park nad Połow i inne inwestycje zobaczycie niedługo. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!